Potrzebujesz czegoś? Krótkofalówki działają znacznie lepiej. Rozmawiałem z Jade. Zaniesie materiały wybuchowe Saidowi. Poprosiła mnie, żebym pomówił z Rahimem o gnieździe przemieńców. Chcę, żeby trzymał się od niego z dala. Jane! Said mówił, że znaleźliście środki wybuchowe. Zajebiście facet! Jade mu je dała. Said kiedyś był saperem. To i zna się na tych rzeczach. Mieliśmy szczęście, ale... szczerze mówiąc, wolałbym antyzynę. Mój koleś Omar upewni się, że Said da do nich dobre zapalniki. Musimy mieć możliwość zawinięcia się stamtąd, zanim wszystko pierdyknie. My? Nie będzie tam żadnych nas. Oczywiście trzeba wysadzić to gniazdo, a teraz mamy nawet jak. Ale sam to załatwię. Ale... to mój plan! I wykonam go co do litery, obiecuję. Ja teraz cię nie przekonam, nie? Spoko. Skontaktuję się z tobą, jak Said skończy z tymi zapalnikami. Więc jesteśmy umówieni? Chyba tak. Czy jesteśmy umówieni? Tak! Jesteśmy umówieni! I jeszcze jedno. Co jakiś czas trafiam na takiego dziwnego zarażonego. Doktor Zir jest w ciężarówce, chcę z nim o tym pogadać. Nie, jest w szpitalu. Odwiedza doktor Lenę. Dzięki. Pogadamy wkrótce. Sygnał radiowy jest silniejszy niż wcześniej.
Doktorze, masz chwilę? O, Crane, tak? Jak mogę pomóc? Crane, pamiętasz jak mówiłem o tym dziwnym zarażonym, tym, który uciekł na mój widok? Właśnie widziałem kolejnego i zrobił to samo. Chyba słyszałem, jak twoi koledzy mówią o tych stworach. Nazwali je sprinterami. One chyba preferują niektóre części miasta, ale wychodzą tylko w nocy. Może dałbyś radę jednego złapać i przynieść mi próbkę jego ciała? Widzisz, przyszło mi tak do głowy taka luźna myśl, że jeśli te stwory preferują miejsca, w których zostawiłem moją przynętę, cóż, lepiej się zbytnio nie ekscytować. Zdobądź tę próbkę, proszę. Musi być świeża, więc wróć do mnie od razu. Dobra. No to gdzie mogę ich znaleźć? Podobno nasz kwatermistrz wie, gdzie można je spotkać. Zir poprosił mnie o przyniesienie mu próbki tkanki tych dziwnych zarażonych, których widziałem przed szkołą. Powiedział, że zazwyczaj pojawiają się w konkretnych rejonach miasta, a także, żebym po zdobyciu próbki nie zwlekał zbytnio, bo potrzebuję ją zbadać jeszcze świeżo. Przepraszam bardzo, pani Crane, ale muszę pilnie z panem porozmawiać. Czyli co konkretnie? Panie Crane, czy zna pan człowieka nazwiskiem Volkan Yasivdal? Volkan Dal? Oczywiście. Jest właścicielem Volkan Petroleum Engineering. To najbogatszy człowiek w Haranie. W rzeczy samej. I pan Dal ma dla pana ofertę pracy. Nie wiedziałem, że nadal jest w mieście. Większość jego pracowników ewakuowano, ale dwóch starszych inżynierów nadal przebywa w slumsach. To bracia bliźniacy, Tolga i Fatin. Pracowali nad pewnym specjalnym projektem. Jest bardzo tajny i nie mogę o nim mówić, ale zapewniam pana, że jest to sprawa absolutnie najwyższej wagi. Nie będę nawet próbował jej oceniać. Bracia są genialnymi inżynierami, ale są również dość specyficzni. A to, w połączeniu z obecnym stanem rzeczy, sprawiło, że ukończenie projektu się opóźnia. Pan Dal życzy sobie, by pomógł im pan ukończyć projekt jak najszybciej. Nie muszę dodawać, że zostanie pan sowicie wynagrodzony. Co mam zrobić? To, o co poproszą. Będzie pan potrzebny tylko raz na jakiś czas, a zadania będą mało czasochłonne. Będzie pan, jakby to ująć, usuwał przeszkody. Skontaktują się z panem, gdy pańska pomoc będzie niezbędna. Rozważę tę ofertę. Czym mogę służyć? Doktor Zir mówi, że wiesz, gdzie szukać tych tam sprinterów. Wiesz, bardzo szybcy, z zielonymi wrzodami. A tak, jasne. Mogę pokazać, gdzie bywają. Tu, tu i tu. Chociaż moim zdaniem nie ma co specjalnie szukać kłopotów, jeśli te nie szukają ciebie. Mądra maksyma. Dzięki. Mogę jakoś pomóc? Sygnał radiowy jest silniejszy niż wcześniej.
Crane, jesteś tam? Co tam, Spike? Małe info. Jakbyś mnie potrzebował, na przystani promowej będę pomagał Morganowi przygotować barkę. Czy to Crane? Słychać mnie w ogóle? Kto mówi? Tu Tolga. I Fatin. Pracujemy dla pana Dala i mamy dla ciebie zadanie. Bądź tu jak najszybciej. Ruchy! To nie uprzejmę. Tolga, nie mów tak do niego. Zamknij się, Fatin. Oddaj mi to radio. Tylko go rozścieczysz, idioto. Zamknij się, bo cię trzasnę. Trzaśniesz mnie? Zatłukę cię. Specyficzni. Pięknie. Yeah.
To wieża Fortu Jefferson. I będziecie mnie tytułować komandorem Jeffem. Ja tu ustalam zasady, czy to jasne? Nie Brecken, nie Rais, to Jeffowo. Albo Jefflandia. Jeffowa wola, albo nowy Jeff. Słuchaj, Jeff. Komandorze Jeff. Była jakaś awaria, w całym mieście nie ma gazu. A to tak, to byłem ja. Ty odłączyłeś gaz? Aby dokończyć instalację muru apokalipsy w forcie Jefferson, musiałem tymczasowo odciąć dopływ gazu cywilom. Ale już skończyłem, więc możesz go przywrócić. To chyba twój obowiązek. Nie da rady. Jestem niezastąpiony, muszę tu zostać. Będziemy musieli wysłać kogoś mało znaczącego. Komandorze, zgłaszam się na ochotnika. Dobry z was żołnierz, kimkolwiek jesteście. Żal będzie was stracić. Musicie odkręcić wszystkie zawory sterujące przepływem, jak również główną śluzę rozrządczą. Potem zameldujecie się u mnie, a ja przywrócę ciśnienie. I nie dajcie się zabić. Będziecie mieli okazję być świadkami wzniesienia muru apokalipsy. Ojejku, jejku, smażymy sobie dziś zombie. Już się nie mogę doczekać. Nazywali mnie czubkiem. Czy czubek z spod... Yeah.
szybciej wolniej. Tylko nie walczyć, kurwa!